Laut wygrywa 3 do 1 z Optik w wielkim finale Valorant Champions 2022 i zostaje naszym nowym mistrzem świata w Wydarzenie ogromne. Wydarzenie, o którym będziemy mówić myślę tygodniami, miesiącami. Będziemy o tym wspominać gdzieś tam w najbliższym czasie przez, no, bardzo długi czas, to na pewno. Mecz. To nie miało się w ogóle prawa wydarzyć, mam wrażenie, że wiele osób skazywało Laut na porażkę, mimo tego, że Laut wygrało przecież wcześniej z Optik w trakcie. W trakcie tych mistrzostw dwa razy przecież tak była faza grupowa. 2 do 1 Optik wygrywa z LOUD. Później w finale, drabinki wygranych, w tym wyższym brakiecie, wygrywa 2 do 0. I tak jak Optik wygrało tę pierwszą serię, to ja sobie spojrzę, no były to wyniki raczej pewne. Raczej mimo tego Briza, które który LOUD wygrało, to jednak Optik zgarnia Fracture 13-10 i zgarnia Pearl 13,3. Natomiast później ten mecz. Drapinki zwycięzców. Bind 13, 10, loud 13, 13. To, było, to była jakaś taka mała zapowiedź. Mimo tego, że ten scenariusz miał się powtórzyć, to jednak, jednak finał, ostateczny ten wielki finał, został rozstrzygnięty na korzyść brazylijskiej ekipy. I co to oznacza, tak naprawdę, bo o tym może za chwilę powiem, że co dalej z loud, co dalej z Optic. Natomiast trzeba przybliżyć to, co się wydarzyło w finale. Loud przejechało się po optik. I jasne, wyniki niektóre były bliskie. Pierwsza Mapa Ascent 15-13 i to też loud, tak naprawdę rzutem na taśmę, bo fajny koniec tej drugiej połówki, i później do, po dwóch dogrywkach zwycięża. Bind 13-6, porażka, i to tak naprawdę był jakiś mały początek końca, mam wrażenie, dla Optik, że loud wygrywający później po 16-14 na Brizie na hejwenie dopełnia tej formalności 13-5, i największym problemem jest to, co wydarzyło, się, co wydarzyło się w ogóle wokół, wokół Optik? Bo gdzieś tam oglądałem Shot Tenza ze streamu Tenza, który mówi, że to nie jest tak, że Optik do końca gra wokół jej. Jej po prostu ma bardzo bardzo dobrze się odnajduje w tej roli Kotwicy, w roli, w roli Chambera, postaci, która ma gdzieś za zadanie grać, grać z tyłu. Natomiast, no właśnie, reszta zespołu, i tutaj w finale reszta zespołu nie zagrała. To na co ktoś zwrócił uwagę gdzieś na Twitterze, wszyscy zawodnicy Mieli statystyki dodatnie, jeżeli chodzi o, e, o całą, całą tę serię. Natomiast, jeżeli chodzi o Optik, jest tylko jedna taka postać jej najlepszy zawodnik na świecie. E, nie bez powodu, gdzieś tutaj kasterze po, po zakończonym finale wskazywali go jako, jako MVP tej serii yy, i, i tego turnieju zresztą. E, yy, yy. Wcale się nie dziwię, bo jej na to po prostu zasługuje. Zasługuje na to najwyższe miano, ale jednak nie na Mistrzostwo Świata, jak widać, bo nie ma wokół siebie zespołu. E, I wskazywałem na to, że Wiktor potrafi się odnaleźć tutaj cztery, cztery mapy, cztery postacie różne. E, Crashis niewidoczny, Mart, no coś tam próbował, ale to, co się wydarzyło, najgorszego to FNS, bo ja rozumiem rola lidera, ale FNS sam zresztą pisał na Twitterze, że dwie ostatnie mapy w jego wykonaniu to była jakaś tragedia. E, na Brizie 8:21.5. 90 acs -ów. Jeżeli chodzi o Haven, no tam, jeżeli chodzi o acs -y, trochę lepiej, bo 109, ale statystyki 5, 17, 5. Um, Ogólnie, jeżeli chodzi o, o całą serię 152 acs i minus 23, jeżeli chodzi o, e, o statystyki, to tylko pokazuje, że FNS no, ma duży problem. Ja wiem, że jest to powiedzmy wiekowo, wiekowy zawodnik, bo, bo jednak swoje lata też ma e, i prawdopodobnie dużo temu zespołowi daje doświadczenia przede wszystkim. E, jest przecież kolegą chociażby Jeja, to on też gdzieś tam sprowadza tego zawodnika do, do tego składu, ale co można było zobaczyć w jednym z filmików e, gdzieś tam na, na YouTubie chyba od Eskory Esports. W każdym razie no niestety, ale jej nie ma wokół kogo zagrać i boję się gdzieś tam, że te plotki na temat tego, że cały ten skład z Optic slash Envy miałby pójść do TSM oznacza dla FNS-a trochę zmiany roli. Mam wrażenie, że FNS nie do końca już czuje grę, że FNS fines nie do końca... Pasuje do tego wszystkiego, i trochę się obawiam tego, że, e, że może w końcu przyjść na niego pora, a może on sam stwierdzi, że coś tu jest nie tak. E, I szkoda mi jej ja to na pewno, bo, bo robił, starał się, rób co, robił co mógł, ale to też nie na tym polega. No, masz Cristiano Ronaldo Valoranta, e, czy też Messiego Valoranta, i, i potrzebujesz do tego jeszcze czwórki innych zawodników. I tak jak Mart, Wiktor radzą sobie jako tako. Krasz lekko jeszcze odstaje, ale fines no, dowodzenie samo nie wystarczy. Loud, ogromne brawa. Loud całkowicie zasłu zasłużył na to zwycięstwo, i Loud wyglądało fenomenalnie, jeżeli chodzi o ten turniej. Nie bez powodu. Ja też starałem się wstrzymać się z taką opinią, że Laut jest zespołem, który rzeczywiście ma prawo zdobyć Mistrzostwo Świata. Dla mnie to była drużyna bardzo nieoczywista, mimo tego wyniku, który był w Reykjaviku. No to jednak później Kopenhaga całkowity nie wypał, no ale już Czempiony to jest zupełnie inna historia. Dlatego brawa dla Laut. Aspas niesamowicie, Les niesamowicie, w zasadzie każdy z zawodników. Laut dał bardzo, ale to bardzo dużo od siebie i zastanawiam się, jak to będzie wyglądać dalej. Wiemy, że od przyszłego roku mm, pierwszym turniejem Kiko Tournament w lutym to będzie turniej odbyw odbywający się w Brazylii um, i wiemy też, że, że gdzieś te regiony się troszeczkę połączą. Będziemy mieli Ameryki, będziemy mieli Europę, będziemy mieli e, Pacyfik i to jest idealna szansa na to, żeby Loud się pokazało z jeszcze lepszej strony. Loud rozpoczyna teraz jakąś historię. Loud rozpoczyna pewien bieg po to, żeby zostać na tym topie. Cały czas i wiecie co, jakby gdzieś tam w głowie mi się urodziła taka myśl, że troszeczkę mamy scenariusz z tego, co się działo z League of Legends. Pierwszy sezon wygrywa Europa, tak samo i w Valorancie, bo tam mieliśmy Fnatic, tutaj mamy Ascent. E, drugi sezon to jest taki region troszeczkę pomniejszy, bo, e, bo jeżeli chodzi o, o League of Legends, wygrywa, e, wygrywa Taipei Assassins, natomiast w Valorancie wygrywa... Wygrywa laut, i zastanawiam się, czy będziemy szli tym biegiem, bo pamiętajmy, mamy DRX, które przecież również zaprezentowało się bardzo, bardzo dobrze w trakcie tego turnieju. I czyżby to był czas dla Korei, czyżby to był czas dla Azji, tego nie wiemy. Zobaczymy, przekonamy się, myślę, w kolejnych miesiącach, bo przed nami najważniejszy chyba moment tego roku mimo tego, że rozgrywki już się zakończyły tam jeszcze będziemy mieli kilka turniejów takich jak Red Bull, oczywiście wciąż mamy przecież rozgrywki w Polsce, od P.L. mamy Valorant East United, będziemy mieli też w kilku innych regionach dodatkowe turnieje natomiast przechodzimy do momentu, kiedy ogłaszane są zespoły, które dołączają do programu partnerskiego Valoranta, czyli właśnie te zespoły, które będą we franczyzie w przyszłym roku. I mamy już kilka potwierdzeń, znaczy potwierdzeń, a w zasadzie potwierdzeń w plotkach, które się pojawiały, ale to jest oczywiście gadka na oddzielny film, na który serdecznie zapraszam jutro, bo będzie warto troszeczkę o tym więcej pogadać, bo naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo o Europie. Wiem już, znamy już kilka zespołów, myślę, że do wieczora, późniejszego wieczora poznamy tych zespołów więcej. W każdym na razie, Lout zostaje naszym mistrzem świata Valorant, i to tylko pokazuje, jak, jak warto pracować nad tym, co przez cały rok, nad, tym swoim, nad tą swoją grą, nad swoim postępem, bo, bo jednak laut dokonało, w zasadzie zamknęło pewien cykl. Przegrywając w Reykjaviku w finale na Optik, wygrywa w Istambule. Również z optik i to bardzo pewnym prowadzeniem. Dziękuję Wam za dzisiaj. My widzimy się jutro w już nie serii dotyczącej Valorant Champions, ale serii dotyczącej tego, co się będzie działo w przyszłości. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy odbieracie to zwycięstwo LOUD. I pamiętajcie o subskrypcji kanału. Trzymacie się cieplutko. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Papa. Pa.